Nadziei na to, że do Fabloku przyjdzie poważny inwestor i uruchomi produkcję na terenie tej najstarszej fabryki, było już wiele. W ciągu roku od ogłoszenia upadłości zakładu syndyk prowadził kilka rozmów z zainteresowanymi tym zakładem. Niestety wszystkie skończyły się fiaskiem. Wydawało się, że szansą może być gliwicki Bumar, który zainteresowany był przejęciem fabryki i wznowieniem produkcji. Firma wynajęła nawet pomieszczenia na terenie upadłej chrzanowskiej fabryki, przygotowując się do ewentualnej dzierżawy. W lipcu tego roku wycofała się jednak z tych planów. Powodem prawdopodobnie był zbyt duży nakłady, jakie trzeba byłoby ponieść, aby Fablok mógł stanąć na nogi. Tylko na to, aby wejść do zakładu, trzeba byłoby zainwestować około 2-3 milionów złotych. Potem kolejnych kilkadziesiąt na uruchomienie produkcji. To ogromna inwestycja. Zdaniem syndyka wycofanie się Bumaru nie oznacza jednak przekreślenia szans na ożywienie Fabloku. Syndyk prowadzi rozmowy z trzema innymi podmiotami zainteresowanymi zakładem, ale szanse na wydzierżawienie i potem sprzedaż fabryki w całości są coraz mniejsze. Są coraz mniejsze szanse, żeby ktoś wziął cały zakład. Bumar był tą dużą firmą, która gwarantowała, że jest to możliwe. No przynajmniej była taka możliwość. W tej chwili to przychodzą i rozmawiamy z różnymi ludźmi i może być tak, że będziemy to wydzierżawiać po kawałku i sprzedawać po kawałku. Jedna z firm, z którymi prowadzone są rozmowy, jest z branży kolejowej. Pozostałe z innych sektorów. Czy któraś z nich zdecyduje się zainwestować w najstarszą fabrykę lokomotyw w Polsce? Zdaniem syndyka wyniki rozmów z jedną z firm powinny być znane za około miesiąc. Na pozostałe przyjdzie zaczekać. Przez cały czas trwa jednak porządkowanie masy upadłościowej. W Fabloku pracuje jeszcze 20 osób, które zajmują się formalnościami, obsługą byłych pracowników. Docelowo ma być też określona wartość zakładu i wskazane części, które mogą być już sprzedawane. My mamy na przykład, okazuje się, 72 działki poza tym zamkniętym terenem zakładu. No i te działki na przykład będziemy starali się sprzedać w pierwszej kolejności. Są materiały, które najprawdopodobniej nie będą potrzebne przyszłemu ewentualnemu dzierżawcy. Będziemy je też próbowali sprzedawać. Powstaje też lista wierzytelności. Obecnie obejmuje ona od 1500 do 2000 wierzycieli. Zaległości regulowane będą jednak dopiero po uzyskaniu pieniędzy ze sprzedaży majątku. Długi Fabloku sprzed ogłoszenia upadłości są szacowane na 65 milionów złotych. Obecnie trudno powiedzieć, w jakim stopniu syndykowi uda się zaspokoić wierzycieli. No w pierwszej kolejności to Skarb Państwa oczywiście i zabezpieczenik. To jest bardzo dużo zabezpieczeń. Banki są zabezpieczone. Z tego co pamiętam, ZUS chyba jest też zabezpieczony na majątku. I jeżeli będą sprzedawane składniki majątku, te zabezpieczone, to te pieniążki wpływające pierwsze pójdą do tych zabezpieczonych, potem do Skarbu Państwa, do ZUS-u, do pracowników, a na końcu do tych wszystkich pozostałych dostawców. Długi Fabloku nie przechodzą na ewentualnego inwestora, ale i tak sporo musiałby zainwestować w to, aby zakład mógł ruszyć. Syndyk przekonuje, że wciąż jeszcze jest szansa na wydzierżawienie fabryki, a potem jej sprzedaż choćby w częściach. Jak mówi, procesy likwidacyjne czasem trwają kilka lat. Z biegiem czasu stan budynków Fabloku będzie jednak coraz gorszy, a więc coraz trudniej będzie je sprzedać. Nic dziwnego, że wiele osób śledząc losy zakładu w ostatnim czasie traci wiarę w to, że zakład mógłby jeszcze odzyskać swoją świetność sprzed lat.